Jutro odeszła z Francji po dłuższej chorobie w wieku 46 lat. Zmarł tam doskonały przed laty polski alpejczyk, olimpijczyk z Grenoble, Ryszard Ćwikło. Do roku 1980 był on trenerem naszej kadry. Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkim. Gromadzimy się w tym starym zakopiańskim kościele, aby oddać ostatnią ziemską przysługę zmarłemu Ryszardowi. Będziemy prosić Boga miłosiernego, aby przyjął go do swego królestwa, prawdy, sprawiedliwości i miłości, gdzie nie będzie już łez, ni żalu i cierpień, ale wieczne szczęście ze zmartwychwstałym Panem. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy z czystym sercem mogli przyjąć Słowo Boże i godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kiedy gromadzimy się dziś na pogrzebie znanego sportowca, olimpijczyka,
trenera. Chcę na nowo usłyszeć słowa świętego Pawła Apostoła. On również tak bardzo wyraźnie i jasno mówi o biegu naszego życia, powołując go do biegu zawodnika. Bo życie nasze można porównać do zawodów sportowych. Doskonale wiemy, że wielu jest zawodników. Wieniec chwały, ten ziemski, zdobywa jeden. Ale przecież to jest tylko doczesność, ziemska sława. Chociaż i tu trzeba się tak wiele starać, natrudzić, wiele sobie odmówić, aby zdobyć sprawność, medal, aby wciąż zwyciężać, doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać sprawność swojego ciała. Zmarły brat jako zawodnik, jako olimpijczyk, potem jako trener, był tego przykładem dla niejednego młodego człowieka. Samozaparcie, hart ducha, wyrzeczenie, poświęcenie. Ale jako ludzie wierzący musimy sięgać w głąb, bo można zdobyć wieniec laurowy, medal olimpijski, można zdobyć wiele sukcesów ziemskich, a jednak przegrać życie ludzkie. Człowiek bowiem, żyjący tu na ziemi, musi sięgać w głąb duszy swojej i spoglądać w górę, spoglądać w Boga. Żyjąc tu, u podnóża pięknych gór, my ciągle na nie spoglądamy. I trzeba, żebyśmy patrzyli oczami wami, oczami ludzi wierzących. My na taką górę musimy się wspiąć. Na tej górze jest Bóg. Na tej górze jest zbawienie. Na tej górze jest wieczność. Ciągły wysiłek, pot, a niejednokrotnie trzeba powiedzieć i deszcz, i chłosta, i niewygody. Ale trzeba się wspinać. I mimo, że nie jeden raz trzeba zawrócić, trzeba na chwilę jakby dać sobie spokój, to jednak dalej trzeba. Bo to jest cel naszej ziemskiej wędrówki i cel naszego ludzkiego życia. Trzeba osiągnąć Boga. Trzeba z Nim się spotkać. Ojczyzna nasza jest w niebie. I stamtąd też jako zbawcy oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeżywamy radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus Chrystus, który sam doświadczył tego, co trudne i ciężkie tu na ziemi, doświadczył cierpienia i męki i upokarzającej śmierci, On trzeciego dnia zmartwychwstał. On żyje. A do tych wszystkich, którzy uwierzyli i poszli za Nim, mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie XX wieku, mamy chrześcijańską nadzieję spotkania się z tymi, którzy przed nami odeszli, i spotkania ze zmartwychwstałym Panem. My jako ludzie wierzący nie rozpaczamy chwili śmierci, choć niejednokrotnie ona przychodzi nagle i niespodziewanie, chociaż łzy towarzyszą w nią, towarzyszą nam w dniu pogrzebu czy nad grobem kogoś bliskiego. Chrystus jednak wciąż mówi: czuwajcie, czuwajcie i bądźcie gotowi, bo chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A On nie musi przyjść tylko wtedy, kiedy jesteśmy starzy, chorzy i cierpiący, i śmierć przychodzi w sposób naturalny. Brat nasz, który odszedł, można powiedzieć, był w pełni sił i jeszcze tak wiele dobrego tu na ziemi mógł uczynić.
Bóg go jednak powołał do siebie. Dlatego też dziś, uczestnicząc w tym pogrzebie, każdy z nas, oprócz daru swego serca, spłacenia daru miłości wobec zmarłego Ryszarda, składa ten duchowy dar, modlitwę, udział we mszy świętej, komunię świętą i nieustanną pamięć po najdłuższe lata w modlitwie. Ale również odpowiada sobie dziś przy tej trumnie i przy jego grobie, jak ja biegnę, czy ja biegnę tak, aby osiągnąć nieprzemijający wieniec chwały, aby wtedy, kiedy Pan zapuka i powie: bracie drogi, siostro, to ty trzeba, żebyś dziś stanął u progu mego królestwa, czy otrzymam nagrodę życia wiecznego? Nie wolno nam stanąć przed Bogiem z pustymi rękami. Inaczej byłaby to chwila pełna tragedii i rozpaczy. A przecież może to być chwila pełna nadziei i ufności. Jeśli idę tą drogą, którą Chrystus mi wytyczył, jeśli idę drogą Bożych przykazań, a przez uczciwe, dobre życie, przez pełnienie dobrych uczynków w domu, w rodzinie, w zakładzie pracy, zasługuję sobie na to szczęście wieczne, to w chwili śmierci usłyszę z ust Zbawiciela: sługo dobry, służebnico wierna, wejdź do radości Twego Pana. Trzeba więc, bracia i siostry, tak przechodzić przez to życie, tak biec jak ci zawodnicy, aby otrzymać wieniec chwały. Ale wiemy, że jesteśmy słabi i grzeszni i często upadamy. Dlatego też dziś do Boga miłosiernego przedstawiamy naszego zmarłego brata Ryszarda i prosimy: Boże Ojcze miłosierdzia, jeśli w ludzkiej słabości popełnił grzechy, jeżeli dziś nie jest jeszcze godny, aby wejść do wiecznej chwały, to Ty w swoim miłosierdziu, poprzez zbawczą swą mękę i chwalebne zmartwychwstanie i nasze modlitwy i wstawiennictwo, przyjmij go do grona świętych i wybranych. Zalicz go w poczet tych, którzy otrzymują laur nieprzemijający. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie, a nam, ludziom żyjącym tu na ziemi, daj tak przejść przez życie, abyśmy mogli być zaliczony w poczet zbawiony z niepokalaną Maryją i wszystkimi świętymi w niebie. Amen.
pożegnajmy serdecznie naszego zmarłego brata Ryszarda. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego zmarłego brata, tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Panie Sion, tak niech poduszę przyjmie, umiecie z ziemi, umiecie tam nieba, Panie zbawiony, niech nam zaprowadzi. Patrzcie do bicie, Boga Najwyższego, niech cię przygarnie Chrystus. On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca Domu po Ciebie wyjdzie litość Cicha Matka. Panie Sion, wszak niech po duszę przyjmie, umie się z ziemi, umie się na nieba. Panie zbawiony, niech ją zaprowadzi. Promienny Chryste Boski Zbawicielu, jedyne światło, które jest na zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. A więc i dobrze, niech to duszę przyjmie, umie się z ziemi, umie się do nieba. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego zmarłego brata Ryszarda i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata żył dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aniołowie zawiodą Cię na ramach, a nie na przybędzie. Thank you.
Matko miłosierna, do Ciebie wołamy, wygrańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, nad tym łez padowolę. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam obnaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Drogi Ryśku, drogi krajani, nie tak wyobrażaliśmy się spotkanie z Tobą. Jeszcze rok temu spotkaliśmy się na Mistrzostwach Świata w Austrii, kiedy powiedziałeś, już jestem jednym krokiem, jedną nogą w domu. Los widocznie chciał jednak inaczej. Ja nie żegnam Cię jeszcze. Witam Cię, drogi Ryśku, synu Skalnego Podhala. Przecież tu się urodziłeś. Urodziłeś się w Kuźnicach, w jednym z homernickich domów, w chałupie, której zdobywałeś pierwsze ostrogi w narciarstwie. Z tych kilku homernickich chałup wyszło kilku dobrych, czołowych polskich zawodników. Ty wśród nich brylowałeś, a kilku Twoich rówieśników moich pracowało wraz z Twoim ojcem na kolejce linowej, ułatwiając nam często wyjazd na Kasprowy Wierch, na naszą górę, po to, żebyśmy zdobywali coraz lepsze umiejętności narciarskie. Jeszcze tydzień temu wyjechałem na Kasprowy Wierch, bo Ty już tam wyjechać nie mogłeś. Spotkałem się ze Staszkiem Wawrytką tradycyjnie. Wymieniliśmy spojrzenia i mówiliśmy o Tobie. Wspominaliśmy Ciebie jako jednego z najlepiej stylowo jeżdżących polskich zawodników. Poznali się na tym Francuzi w późniejszym okresie czasu. Startowałeś na wielu największych zawodach międzynarodowych. Łącznie z Olimpiadą w Grenoblu w 1968 roku. Razem z Andrzejem Bachledą, który tutaj jest dzisiaj obecny. Po skończonej karierze byłeś trenerem kadry polskich zawodników. Ale zdobywałeś i inne umiejętności. Zdobyłeś i opanowałeś język francuski, a słyszałem także, jak dogadywałeś się i po niemiecku, i po angielsku, a nawet i po włosku. Gdy Francuzi zaproponowali Ci pracę jako trenera kadry, najpierw trenera kobiet, a później trenera slalomistów i gigancistów, podjąłeś tą ciężką i odpowiedzialną pracę. Rok temu, jak spotkaliśmy się w Zalbach na Mistrzostwach Świata, cieszyłeś się bardzo, ponieważ Twój zawodnik, chyba, o ile dobrze pamiętam, Franki, był najlepszym slalomistą, gigancistą w gigancie na Mistrzostwach Świata. Cieszyłeś się nie tylko z osiągnięcia tego wyniku, ale cieszyłeś się z uwagi na to, że ten Twój zawodnik 3 lata temu zachorował również na bardzo poważną chorobę białaczki. I przezwyciężył dzięki Tobie. Ty byłeś jedynym trenerem, który podał mu rękę. Wszyscy pozostali przekreślili jego szanse i możliwości zdobycia jakichkolwiek w dalszym ciągu wyniku. Ten zawodnik dzięki Twojej pomocy właśnie zdobył i był najlepszy z ekipy francuskiej. To była olbrzymia radość i cieszyłem się razem z Tobą i wraz z Twoją małżonką, która tam była. On przezwyciężył tą chorobę. Ty niestety tej choroby nie mogłeś przezwyciężyć. Pomimo, że walczyłeś. Walczyłeś tak jak zawodnik. Widocznie los tak chciał.
pozostawiasz najbliższą rodzinę, żonę, córkę, syna, brata, siostrę, najbliższą rodzinę, ale pozostawiasz także syna, który w tej chwili dobija się do czołówki polskich zawodników. To jest właśnie twój następca. I teraz przyszło mnie żegnać ciebie, Ryśku. Żegnam cię w imieniu tych chłopaków z Kuźnic, których tutaj kilku jeszcze stoi. Żegnam cię w imieniu polskich zawodników narciarzy. Tych, którzy są tu obecni i tych, których nie ma, którzy nie mogli przyjechać, a jest ich wielu poza granicami kraju. Żegnam cię, składając wiązankę biało-czerwonych goździków, symbol polskości, którą tak pięknie reprezentowałeś. Żegnam. Ryśka znał, że nigdy nie zawiódł w potrzebie. Jego dom w Nicei był otwarty dla wszystkich. To on pomaga stawiać pierwsze kroki w nowych warunkach sportowcom, emigrantom z Polski, z Czechosłowacji i innym. Wystarczało, aby raz dowiedział się o problemach, a natychmiast spieszył z pomocą. Ostatnie lata to jedno pasmo zabiegów Ryśka o sprzęt, smary, tyczki, wiertarki dla potrzeb naszych zawodników. Dla nas trenerów był źródłem wiedzy fachowej, z którego czerpaliśmy nieustannie. Swoje plany treningowe i startowe dopasowywaliśmy do jego, aby być razem z nim i czerpać z jego doświadczenia. Rysiek o konkurencjach alpejskich wiedział wszystko. Konsultowali się z nim nie tylko Polacy, ale również trenerzy liczących się na świecie reprezentacji. Straty poniosło całe światowe narciarstwo, a największe my. To właśnie po Igrzyskach Olimpijskich w Albertville miał powrócić do kraju i pomagać nam. Niestety nie zdążył. Najlepsze swoje lata oddał chłopcom spod trójkolorowej flagi. Kochali go za to i on ich kochał. Bezstronny, niezwiązany z żadnymi grupami nacisku we Francji, był zawsze ich obrońcą, bratem i przyjacielem. I wiemy, że w ich sercach i w naszych pozostanie na zawsze. Nad trumną Ryszarda we Francji, wygłoszoną przez jego przyjaciela, ojca czołowego zawodnika. Ryszard, wraz z twoim odejściem upadł pomnik. Zgasło światło, pozostawiłeś po sobie tysiące załamanych przyjaciół. Światowe narciarstwo jest pogrążone w żałobie. Ryszard, wraz z tobą, wraz z twoim odejściem unicestwiony został symbol, którego nie można zastąpić. W ostatnich chwilach, ostatnim sił uniosłeś zaciśniętą pięść, wypowiedziałeś ostatnie słowa. Bądźcie silni! Ja nie będę miał tyle sił, co ty w swojej ostatniej walce. W tej, w której chcieliśmy wspólnie wygrać i w tej, w której niestety straciliśmy ciebie. Widzisz, Rysiu, wszyscy przyszli. Wszyscy są tutaj. Twoi zawodnicy, twoi koledzy klubu, instruktorzy, wszyscy członkowie tej wielkiej narciarskiej rodziny chcieli poprzez swoją tutaj obecność podziękować ci po raz ostatni. Oni wszyscy są tutaj. Ci, których prowadziłeś, którzy mieli szczęście cię poznać.
dlatego że my wszyscy mieliśmy szczęście, że mogliśmy Cię znać. Dziękujemy Ci za to. Kiedy przyjechałeś z Twojej rodzinnej Polski, przywiozłeś nam to, o czym chyba zapomnieliśmy w naszym rozpieszczonym francuskim życiu. Ty przypomniałeś nam, że istnieją jeszcze wartości ludzkie, wartości moralne. Byłeś niestrudzonym w pracy, człowiekiem żyjącym w cieniu, tym, o którym się mało mówiło, ale który był znaczącym ogniwem naszej federacji. Człowiekiem, który tyle dał francuskiemu narciarstwu. Nie ma na ziemi człowieka godnego, który może dzisiaj nie płakać, jak Cię znał. Pozostawiłeś swoje znamie na wszystkich i przez całe nasze życie nie zapomnimy tego. W imieniu wszystkich rodziców przemawiam w imieniu innych. Ja Twój mały brat, jak mnie zawsze nazywałeś. Dziękuję Ci za nasze dzieci, za wszystko, co im dałeś. I myślę, że dla Ciebie zrobią one wszystko dla zwycięstwa w następnych zawodach. Jakże pustym uczyniłeś nasze życie. Już nigdy nie zobaczymy Twojego uśmiechu, Twojej radości życia. Już nigdy więcej nie usłyszymy Twojego głosu zabarwionego tym cudownym, miękkim akcentem słowiańskim. Już zawsze od tej pory będzie nam go brakowało na narciarskich trasach i w naszym życiu sportowym. W końcu zawsze wiedzieliśmy, że Twoim najszerszym życzeniem 10 lat było otrzymanie współobywatelstwa francuskiego. Wszyscy razem, Federacja Francuska Narciarska, władze miasta Nicei, przyjaciele klubowi, chcieli działania w tym kierunku. Twoje leczenie oraz pogorszenie Twojego stanu zdrowia przeszkodziło nam w osiągnięciu tego celu. Przeszkodziło nam ta okropna, niesprawiedliwa choroba. Mogę Ci powiedzieć, że niespełna miesiąc byłbyś polskim Francuzem. Marzenie, którego nie będziesz miał radości docenić. Widzisz, Rysiu, te dwie flagi, które znajdują się nad Tobą, to świadectwo tego, że jesteś jednym z nas. Francja, która Cię przyjęła, kochała, doceniała i która wiele Ci zawdzięcza. I nasze miasto Nicea, które Cię zaadaptowało i w którym chciałbyś zakończyć swoją karierę. Chciałeś przekazać całe swoje zawodowe doświadczenie temu regionowi i pomóc Twoim przyjaciołom, trenerom z tego regionu Wybrzeża Lazurowego odzyskać miejsce w narodzie, na które w pełni zasługuje. Ale dla nas mało to ważne, Polaków czy Francuzów. Ty będziesz zawsze, Rysiu, przyjacielem najdroższym, którego bardzo Cię będzie brakowało. I ostatni raz chcę powiedzieć, cześć, Rysiu, mój przyjacielu, mój bracie, Gerard.